Podatki tak naprawdę są najlepszym instrumentem zapewniania spójności społecznej poprzez zmniejszanie nierówności ekonomicznych. No więc czy z tego punktu widzenia polski system podatkowy jest sprawiedliwy, czyli sprawiedliwie nakłada obciążenia, a oprócz tego czy spełnia funkcję redystrybucyjną, czy może wręcz przeciwnie, czy może polski system podatkowy wręcz wzmaga nierówności ekonomiczne? Ale czy może jest jeszcze inaczej, czyli generalnie podatki nie powinny spełniać żadnej funkcji redystrybucyjnej, a jedynie fiskalną, czyli jedynie zapewniać dochody budżetowe. Może na początek pan profesor. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być państwa gościem. Odnosząc się tak z marszu do tematu, który pan poruszył, powiem tak. Na pytanie o aksjologię systemu podatkowego, mówimy oczywiście o tym współczesnym, naszym, nazwijmy to, polsko-unijnym, czyli kształcie, którego mamy no, po 10 latach naszej akcesji, po tych ćwierćwieczu, kształtowanie go w nowym kształcie, to zacznę od takiej dość prostej refleksji. Systemy współczesne, zwłaszcza ten nasz, jest dzieckiem pewnego modelu sprawowania władzy. To pamiętajmy, to z gospodarką, w tym sensie z aksjologią taką dość podręcznikową, nie chciałbym użyć takich innych słów nieco wartościujących, te systemy nie mają nic wspólnego. One są dzieckiem pewnej procedury, jeśli można użyć takiego słowa, sprawowania władz. I starając się odpowiedzieć rzeczywiście na pana pytanie, zacznę od tego, jak tą procedurę nie tyle postrzegam, bo to, co za chwilę powiem, nie jest niczym oryginalnym. Natomiast w tej procedurze tkwi odpowiedź, to znaczy tam znajdziemy odpowiedź na pana pytanie. Na czym polega w ogóle tworzenie nie tylko prawa podatkowego, bo przecież podatki to jest prawo, bez prawa nic dalej nie będzie, ale w ogóle całości ustawodawstwa zarówno wspólnotowego, jak i polskiego w dziedzinie gospodarczej. Najlepiej scharakteryzowało dwóch posłów, eurodeputowanych, w swojej szczerości byli rozbrajający i za co sobie chwała. Oni to był jeden poseł, są lewicowy, drugi prawicowy i obaj się omówili o prawie farmaceutycznym. No i oni omawiając te, jak tam powstają te dyrektywy i rozporządzenia na temat prawa farmaceutycznego, no z taką troską, obaj zresztą zgadzając się, mówiąc, że no tak naprawdę to jest prawo napisane dla dwóch koncernów, które mają na to pieniądze, środki, media, ekspertów. No a nasi producenci farmaceutyków, gdzie byliśmy kiedyś no, jakąś tam znaczącą siłą ekonomiczną, w tym w ogóle nie uczestniczą, no i na tym rynku, właśnie to jest ten rynek, na tym on polega, na rynku tworzenia prawa zostali już wyeliminowani lub będą wyeliminowani i tak jest tworzone współczesne, to nie jest żadne odkrycie, tak jest tworzone współczesne ustawodawstwo gospodarcze, w którym w ogóle politycy mają dość niewielkie znaczenie. Oni są taką, znaczy bardziej atrapą tym wszystkim, nie chcę, żeby się akurat urazić tych ludzi, bo akurat obu ich znam i obu sobie bardzo wysoko cenię. No może nie wszystkich polityków, ale tych akurat bardzo wysoko sobie cenię, bo są to ludzie do naszego kraju bardzo zasłużeni. I oni mają świadomość fasadowości swojego uczestnictwa, że oni tak naprawdę uchwalają to, co piszą ci, którzy potrafią działać na rynku tworzenia prawa, czyli głównym rynkiem w ogóle współczesnej Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo to jest w Stanach Zjednoczonych problem jest bardzo podobny, opisany już to w latach 60. już, a w 70. już na pewno był uznawany za pewien stan rzeczy. Tworzy się to w polityce, co najwyżej lawirują między kilkoma ważnymi graczami, i tak samo jest tworzone prawo podatkowe. Prawo podatkowe, w ogóle system podatkowy jest sprywatyzowany, to znaczy on jest tworzony przez tych, którzy są zainteresowani jego kształtem, czyli ci, którzy właśnie na tym rynku tworzenia
prawa, w tym przypadku prawa podatkowego, są mocnymi graczami. Tych graczy jest bardzo niewielu, proszę Państwa. To można ich wszystkich bardzo... Polska jest tak małym krajem, że my się wszyscy znamy przecież i wiemy dokładnie, kto który przepis napisał. To nawet nie jest przesadną tajemnicą, bo przynajmniej fasadowo to jest wszystko legalne. Pamiętajmy, lobbying jest rzeczą legalną, nie wolno tego zabronić, prawda? Te związki z władzy, na ile władza, to oczywiście władza to zawsze autoryzuje, to zawsze, zawsze jest tym, który na końcu to swoje tamte wotum, jak to kiedyś mawiano, daje. I w taki sposób powstaje, można powiedzieć, 90% istotnych rozwiązań podatkowych. I wracając do Pana pytania, czy w ogóle taki system może być, on kieruje się jakimkolwiek aksjologią sprawiedliwości, no to z całym szacunkiem nie zawracajmy sobie głowy. To w ogóle ten problem się nie interesuje, on nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Bo w tym modelu tworzenia, funkcjonowania państwa, gdzie, zgódźmy się, nie wiem, czy pamiętacie Państwo takie stwierdzenie bardzo pouczające o państwie pruskim XIX wieku, jeszcze przed zjednoczeniowym, ale że to zawsze przeważnie było tak, że to państwo miało armię, a w tym państwie to armia miała państwo. I my mamy jakąś taką daleką paralelą z tym stanem rzeczy współcześnie do czynienia. To państwo jest pewnym dodatkiem, to znaczy dodatkiem do pewnej grupy interesów. Interesów zresztą, na przykład w przypadku podatku akcyzowego, to jest dosłownie kilka firm. Oczywiście wiadomo, kto rządzi na przykład akcyzą tytoniową, kto rządzi akcyzą alkoholową, kto rządzi akcyzą paliwową. Na przykład w takim podatku jak podatek od towarów i usług, tam rządzi biznes podatkowy, międzynarodowy biznes podatkowy, który tworzy po prostu przepisy dla siebie. Oczywiście rzadko tak bezpośrednio dla siebie, to znaczy on tworzy je na pewne zlecenia konkretnych branż, grup interesów. Politycy, tak między nami mówiąc, niewiele się tym interesują i nawet najczęściej na tym się po prostu nie znają. Tego nikt nie czyta, tak jak nikt nie czyta w Parlamencie Europejskim, w Polsce też tego nikt nie czyta. Oczywiście ważne jest to, żeby temu wszystkiemu dać, co politykom daje, taki, jak wiecie, jest taka bardzo ładna łacińska paremia, lex dupo chronicum, czyli znaczy wiadomo, raczej nie musimy tłumaczyć, wszyscy mu znamy, że to musi być bezpieczne. Czyli to, w czym oni uczestniczą, musi im dawać im poczucie bezpieczeństwa. A to poczucie bezpieczeństwa dają przede wszystkim media, które oczywiście napiszą, że to jest korzystne dla podatników, prawda? Nawet wiadomo dla których, przecież wiadomo, jak ktoś jest korzystny, to wiadomo, że ktoś musi być beneficjentem tej korzyści. I z efektem tego jest, jak Państwo wiecie, przecież coś powszechnie znane, bo te dane nie są żadną tajemnicą. Mamy najbardziej taki asymetryczny wewnętrznie system podatkowy, bo praktycznie rzecz biorąc, beneficjenci tych to nic nie płacą. No i może nie bez powodu ten system jest dla nich tworzony. Tu nie ma. Czyli jeśli byśmy szukali tej analogii historycznej, tam progresji, prawda, że tam zdolność podatkowa, prawda, takie bajeczki tam czasami jeszcze niektórzy na uczelniach opowiadają, ja już ich od dawna ze wstydu już nie opowiadam, chociaż niektórzy nawet mają je w podręcznikach, że bogactwo lub majątek uzasadnia większą daninę. No to cudowno, mamy odwrotną sytuację w zasadzie, można powiedzieć tak, czym większy, posługując się tą narracją sienkiewiczowską, bardzo ładna, prawda? Czym bardziej tłusty misio, to on oczywiście nic nie płaci. No, pamiętacie, że o tym właśnie minister Sienkiewicz, chociaż nie jest on z mojej bajki, akurat powiedział coś bardzo ważnego, że on musi mieć, on, minister spraw wewnętrznych, on musi mieć instrumenty na tłustych misiów w podatkach, tak, którzy się czują bezkarni, którzy nie płacą podatków i robią wszystko, co im się chcą. A pamiętacie tą tezę o tym państwie istniejącym teoretycznie. On potem mówi tam dalej, że jednak jak to państwo zaczyna współdziałać, to my mamy instrumenty do gry, zwróćcie uwagę, do gry z tłustymi misiami. Dopiero minister spraw wewnętrznych mówi językiem, że on mający formalną władzę, formalnie ogromną władzę, ma jakieś instrumenty, zresztą nawet wiadomo, jakie chodzi, to nie jest akurat w tym momencie ważne. W tym, reasumując, w tym modelu funkcjonowania państwa, którym są wszyscy z tego modelu zadowoleni, bo politykom dają poczucie bezpieczeństwa, no bo
ci, którzy są twórcami określonych rozwiązań, wiedzą, bardzo dobrze wiedzą, że nie wystarczy stworzyć nowe ustawy, przepisy, załatwić to, stworzyć ekspertów. Trzeba stworzyć do tego medialne wsparcie, czyli media muszą to też popierać. To wszystko się da, jak wiemy, w sferze biznesowej załatwić. I rozwiązania te pokazują, dają na tyle im poczucie bezpieczeństwa, że nawet te ich rozwiązania się chwali. Czyli narracja medialna wobec rozwiązań jest tak, to jest dobre, bo to podatnicy, to są korzystne rozwiązania dla podatników. No i oczywiście, czy w tym modelu jesteśmy w stanie stworzyć jakikolwiek model, nawet już nie mówię, rozkładający proporcjonalnie ciężary, no bo ja o tej sprawiedliwości to można wywołać problem dłuższy, który nie chcę teraz rozwijać, ale to jest model, którym będzie tak. Teoria sienkiewiczowska. Tłusty misio nigdy nie będzie płacił podatków, bo on dlatego jest w tym modelu i on dla niego jest on tworzony. Jak wiecie, to już ostatnim zdaniem. Podatnicy dzielą się w Polsce na trzy grupy. Takie jest określenie w mojej branży. Tłuste misie i pariasi. Tłuste misie to są ci, dla których się tworzy te rozwiązania. To są ci beneficjenci, którzy oni mają zapewnione te przepisy, które im pozwalają w majestacie prawa nie tylko nic nie płacić, ale nawet uzyskiwać zwrot. Oni mają tak zwaną ujemną, dodatnią stopę oprocentowania, w tym sensie, że oni mają, ich suma ciężarów jest w ogóle zerowa, a jeszcze otrzymują zwroty podatków. Potem są misie. To jest ta grupa, która często niestety jest bardzo blisko środowisk przestępczych, pamiętajmy. Bo oni mają, nie mają tylko autoryzacji władzy, to znaczy oni nie mają wejścia na salony. Są ci od wyłudzania VAT-u, od tych wszystkich całych tak zwanego tego biznesu, który on bardzo dużymi pieniędzmi operuje, nawet często podobnymi do pieniędzy, które mają misie. Ale oni są też bezkarni, są silni. Oni są bezkarni i im po prostu naprawdę wiele wolno, chociaż wiedzą, że nie uczestniczą w czym. W tym procesie dla nich się prawa nie tworzy, oni z niego korzystają. Oni są ci na gapę, oni jakby korzystają z przywilejów tłustych misiów, chociaż dla nich to nie jest tworzone, ale przecież do tego się można jakoś przyłączyć. No i reszta to są ci pariasi, no, którzy tam się boją każdej głupiej interpretacji Urzędu Skarbowego, prawda? I których na przykład oglądamy w wielce zasłużonym programie Państwo w Państwie. Przecież oglądamy tylko tych trzecich. I oczywiście ci płacą, żeby nie było złudzeń, ci płacą, tu ciężary są, chociaż notabene spadające, żeby było zabawnie, bo to wszystko ma coraz niższe. W sumie przez udział podatków w PKB cały czas spada o co najmniej po 7 lat. Więc nie ma możliwości jakikolwiek, to już ostatnia odpowiedź, żadnego kryterium sprawiedliwości w tym momencie, w tym modelu tworzenia prawa, nie, w ogóle tworzenia całego systemu nie osiągniemy. Dobrze, jeszcze zanim przejdziemy do redaktora Wosia, ja chciałbym jeszcze dopytać, bo pan często powołuje się na tą tezę, że tak naprawdę system podatkowy został u nas napisany przez interesantów przeróżnych, jak rozumiem przez korporacje, tak, przez tłuste misie, czyli w interesie małych i średnich przedsiębiorstw. Dużych. No bo misie to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego o tym mówił też Sienkiewicz. Nie, on tak? Mówił o misiach nie jako małych i średnich, tylko tłustych misiach, czyli górny płucach. Takich niedźwiedziach. No bo misie zwyczajowo mówi się na małe i średnie przedsiębiorstwa, ale dobrze. Ja bym chciał jednak, żeby pan powiedział konkretniej, jakie przepisy rzeczywiście, przynajmniej jeden, dwa przykłady konkretnych przepisów, które już nawet nie chcę mówić w czyim interesie, one zostały wprowadzone, ale konkretne przepisy, które właśnie w taki sposób zostały napisane, pod czyjś konkretny interes, a nie w interesie całego społeczeństwa. Odpowiem nawet więcej, bardzo trudno znaleźć przepisy, które byłyby tworzone w tym, co pan nazwał interesem całego społeczeństwa, bo znaczy nie bardzo wiem, kto zresztą jest dysponentem tego interesu całego społeczeństwa, ale przyjmujmy, że obaj wiemy, o kogo chodzi. Przykładów jest, żeby oczywiście nie zanudzać Państwa szczegółami. Taki, który na przykład teraz się dzieje, polega on na czym? Żeby z dwóch różnych zupełnie podatków to wziąć. Pierwszy to jest dotyczy najważniejszego podatku od towarów i usług, polegający na tym, że pierwszym takim beneficjentem tego rozwiązania to byli dystrybutorzy złomu, potem jakby wzięli w swoje ręce to producenci i dystrybutorzy stali i wymyślili tak zwane odwrotne obciążenie.
Co to znaczy? Nawet w samej nazwie jest nieprawda, tam nie ma żadnego obciążenia VAT-u, obciążenie VAT-em, którego nie ma. Polega to tak mniej więcej na tym, że sprzedawca stali nie wystawia faktury z VAT-em należnym, tylko jakoby podatnikiem, oczywiście w sensie formalnym tak jest, podatnikiem z tego tytułu jest nabywca. Ale nabywcy, ten podatek należny równa się podatkowi naliczonemu, czyli nie ma nic. Ani po stronie sprzedawcy nie ma podatku, nic się nie płaci. On ma jeszcze zwroty, no bo jak nie ma podatku należnego, ma zwroty. Dla nabywcy ten podatek należny równa się podatkowi naliczonemu, czyli też nie ma nic, czyli nie ma w sensie żadnego obciążenia. Cudowna narracja medialna, że to rozwiązanie ma na celu zwalczanie przestępstw podatkowych. Muszę sobie wyobrazić, tak jest. No. W jakimś sensie nawet racja, jeżeli nikt... Po co się uchylać od podatków, których nie ma, prawda? Czy w jakimś sensie w tej pewnej płaszczyźnie jest to prawda? Jest to rozwiązanie, żeby blisko, ile to nas kosztuje? 10 miliardów złotych w tym roku, bo cała branża metali kolorowych, stali, surowców wtórnych, tam lista się już wydłuży za chwilę i za chwilę rząd wydłuża tę listę, kolejne firmy. I oczywiście w tej samej narracji wymyślonej przez interesariuszy, ładna nazwa, prawda? Że to służy przeciwdziałaniu uchylania się od podatku. Prawda? Cudna, prawda, narracja. Politycy mówią tym samym językiem, a jeśli dać przykład z inny, na przykład pierwszy raz w roku pańskim 2010 pewna partia opozycyjna, co oczywiście skazywało tą samą operację na fiasko, wysunęła potrzebę uregulowania tak zwanej opodatkowania, żeby wziąć podatek dochodowy z zagranicznej spółki kontrolowanej. Złożono nawet projekt ustawy, który nakładał rozwiązanie znane, uwaga, od lat 70., czyli rozwiązanie stare, polegające na tym, że się dolicza do dochodu firmy, która wyprowadziła swoje dochody do raju podatkowego, dochody tej firmy w tym raju do podstawy opodatkowania. Nic oryginalnego, proste rozwiązanie. To był rok 2010, no nieszczęściem to jest cała patologia naszego systemu politycznego, to złożyła partia opozycyjna. No oczywiście w zadeptanie tej ustawy włączył się osobiście ówczesny minister finansów Jacek Wincent Jan R., nazwisko znane redakcji. Potem w roku 2012 nowy projekt w tej sprawie, inny, złożyła inna partia opozycyjna. Oczywiście jego odrzucono natychmiast w pierwszym czytaniu, no bo jak to jest projekt opozycyjny, ale nowy projekt, zupełnie nowy, od początku napisany i który został złożony w Sejmie. Oczywiście po pierwszym czytaniu został od razu odrzucony, no bo był projektem opozycyjnym. I teraz pytanie, czy to tylko po prostu schizofrenia naszego systemu politycznego, żeby zniszczyć każdą inicjatywę opozycyjną, bo jest opozycyjna? Czy także za tym nie kryli się interesariusze, którzy jakby podpowiedzieli, że nie warto tego uchwalać? Zostawiam to pytanie, to jest pytanie nie do mnie. Natomiast mogę przykładów, nawet można bardzo powiedzieć, bardzo trudno będzie mi dać przykłady rozwiązań, które nie są napisane w interesie. Podatki to są straszne pieniądze. Jeżeli dam panu przykład i państwu przykład. Podatek od towarów i usług to jest wpływy, pamiętajmy, nie mylmy tego z dochodami, to jest 200 miliardów kasowo złotych. Czyli przez rachunki budżetu państwa przewala się 200 miliardów złotych, z czego co rok zwraca się, w zeszłym roku zwrócono 80 miliardów złotych. Czyli wpływa prawdziwych, nie żadnych bilansowych pieniędzy z lewych sprawozdań finansowych, tylko prawdziwych kasowych pieniędzy, 197 miliardów złotych. I z tego w dodatku jeszcze się wypłaca 80 miliardów. No to zgódźmy się, jeśli ktoś się do tego interesu nie przyłączy, to jest idiotą, prawda? Że nie chce w tym uczestniczyć, w czym? No w tej redystrybucji. I to jest właśnie ta redystrybucja. I nie dziwmy się, że do tego ciągnie nie tylko krajowy biznes, nie tylko międzynarodowy biznes, ale również ten bardzo szemrany biznes. Bo to są tak ogromne pieniądze, że żadna działalność nie tylko publiczna, również prywatna nie daje styku z takimi kwotami, z takimi realnymi pieniędzmi, którymi obraca się jak najbardziej i w rzeczywistości. I to, że będą w tym całym procesie uczestniczyć ci, którzy będą chcieli na tym zarobić, to co do tego, to nie miejmy złudzeń. Chodzi tylko o to, czy politycy wiedzą, w czym uczestniczą. A jeśli wiedzą,
bo niektórzy wolą nie wierzyć, prawda? Wolą nie wierzyć. Ale jeśli nie wiedzą, to dobrze, żeby się dowiedzieli, w czym uczestniczą i starali się przynajmniej jako oni być, to już ostatnie słowo, właśnie być deponentem interesu publicznego, o którym pan powiedział. Dobrze, to teraz przejdźmy do redaktora Posia. Jak według pana wygląda z punktu widzenia sprawiedliwości polski system podatkowy i generalnie cały system polityczny w Polsce? Czy Polska jest krajem sprawiedliwości społecznej, czy może wręcz przeciwnie? Zacznę od tego, że wielką niesprawiedliwością ze strony organizatorów jest posadzenie mnie w jednym panelu z panem profesorem Modzelewskim, bo to jest tak, jakbym miał dyskutować o strategii i taktyce z Pepem Guardiolą na przykład, albo nie wiem, z papieżem o teologii. Czym ja jestem w stanie uzupełnić tezy pana profesora? Właściwie powinien już teraz skończyć moją wypowiedź i cicho, ale wypiłem kawę na koszt organizatorów, więc gdybym teraz nie wywiązał się ze swojej roli, to byłbym wobec nich nie w porządku, więc spróbuję zamarkować przynajmniej próbę uzupełnienia jakiegoś twórczego tych myśli, które przed chwilą zaprezentował pan profesor. Może tak, ten obraz stworzony przez pana profesora jest to obraz patologii takiej, że to jest taki system po prostu przegniły wszystko jest przegniłe, już wiele się tam zawaliło, jeszcze wszystko inne się zawali, ale to i tak nie ma znaczenia, bo gnije po prostu do szczętu i ja, ponieważ do emerytury zostało mi jeszcze trochę czasu, jakoś muszę sobie tworzyć narracje takie, że może jednak coś przez to pozostałą część mojego zawodowego życia jednak nie będę tak gnił i w gnijącym systemie uczestniczył i może jednak, że coś się da z tym zrobić. No więc tak spróbuję troszeczkę optymistycznie na to spojrzeć. I w moim takim, jak sobie na swój własny użytek tworzę obraz polskiego systemu, polskiego państwa ze szczególnym uwzględnieniem systemu podatkowego, to raczej posługuję się metaforą raju podatkowego. Polska jest rajem podatkowym. Zresztą bardzo lubię stosować tę metaforę, bo ona bardzo, bardzo denerwuje wielu i czytelników, i dyskutantów, zwłaszcza takich mocno wolnorynkowych, którzy właśnie uważają, że Polska to jest piekło podatkowe. Ja uważam, że Polska jest rajem podatkowym i wydaje mi się, że mam na poparcie tej tezy kilka argumentów. To będą podobne argumenty do tych, które użył pan profesor, niemniej trochę inaczej zarysowane. No, po pierwsze, czym się charakteryzuje raj podatkowy? Raj podatkowy charakteryzuje się niskimi podatkami. No i Polska ma niskie podatki. Polska ma niskie podatki, wszystkie polskie podatki są niskie. Czy one są niskie dla wszystkich, czy niskie generalnie? To jest problem. Druga teza moja na potwierdzenie tego, że Polska jest rajem podatkowym, bo raj podatkowy to jest produkt premium. To jest produkt zrobiony po to, żeby mogli z niego korzystać nie wszyscy, tylko tacy, których na to stać. I w Polsce tak jest. To bardzo dobrze naszkicował pan profesor. Ja jeszcze bym tylko uzupełnił, może to jest taka teza, nie wszyscy się z nią zgadzają, ale że polski system podatkowy charakteryzuje przewaga wpływów z podatków pośrednich nad bezpośrednimi. To jest zupełnie inaczej niż w zachodniej Europie, jest odwrotnie. I jeżeli już tak próbować do tego przyłożyć taką jakąś miarę sprawiedliwości, to jednak ten system nasz jest mniej sprawiedliwy, no bo VAT to jest, znaczy podatki pośrednie są płacone w równym stopniu przez wszystkich. No każdy jak kupuje ten towar, no to płaci. Czy jest bogaczem, czy biedakiem, to samo zapłacić musi. Tutaj na proporcjonalność jakąś taką nie ma zupełnie miejsca. No i w tym sensie jest to charakteryzuje systemy właśnie mniej sprawiedliwe, takie systemy premium. To jest jeden z przejawów tego, że polski system podatkowy jest systemem klasy premium. No i jest jeszcze trzeci punkt. On polega na tym, że Polska znajduje się wśród tych krajów, które bardzo łatwo dają się wciągnąć w taką logikę właśnie
że podatki muszą być coraz niższe, bo i tak, bo jak spróbujemy, znaczy jakby jesteśmy, nie mamy żadnych dróg odwrotu z tej, pędzimy w dół, no bo to jest tak, że musimy w ten sposób konkurować, bo inaczej ci podatnicy i tak nam uciekną, a nie ma jakichś takich prób wyjścia z tego, że może jednak zawrócić z tej drogi. No i tak się niestety dzieje, tak sobie dajemy się przekonać do tego, że podatki muszą być coraz niższe, bo jak nie, to nikt nie będzie jakikolwiek podatków płacił, w związku z tym podatki obniżamy, no ale wtedy i tak zawsze będzie ktoś gdzieś, kto oferuje bardziej korzystne warunki, więc to jest równanie do dna, jest bardzo niebezpieczne, no i my się dajemy jako kraj, jako raj podatkowy, poruszamy się właśnie po tej stronie, w tym kierunku jazdy, niestety. To jest część taka jakby analityczna, no bardziej bym widział, że to jest raj podatkowy, no niemniej gdzieś tak jak czytam, jak staram się śledzić różnego rodzaju debaty ekonomiczne, debaty gospodarcze na świecie, to jednak pojawia się taki rys, że coś z tym by warto zrobić, że trzeba próbować się wyrwać z tej logiki na jakąś taką, pewnym takim głosem jest na przykład książka Piketty'ego, jest próbą przełamania tej drogi, na której się znajdujemy, próbą zawrócenia z niej. No, propozycja zupełnie nowego podatku, w jego przypadku to jest podatek majątkowy. To oczywiście jest w nieco innym kontekście, bo tam jest, pokłosie debaty o nierównościach i tak dalej, no ale mamy bardzo silne rozwiązanie podatkowe, w którym podatki pojawiają się nie tylko, znaczy w których aspekt fiskalny podatku jest na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu jest przede wszystkim funkcja sprawiedliwościowa, no taką, żeby pokazać ludziom, że jednak rządzący nimi w wybrany sposób demokratyczny próbują coś z tym zrobić. I też taki postulat przejrzystości, akurat Piketty proponuje tym swoim podatkiem majątkowym, on twierdzi, że nawet jeśli to będzie podatek bardzo niski i nawet jeśli będą niewielkie wpływy z niego, to przynajmniej stworzenie jakiejś próby takiego rejestru, żeby przynajmniej zobaczyć, co kto ma i co by ewentualnie podlegało temu opodatkowaniu, to już by sprawiło, to już pewną taką krok w kierunku przejrzystości, czyli jakby krok naprzód wobec tego, co jest dziś, bo dziś bardzo trudne jest, jeśli chodzi o to, co możemy powiedzieć o stanie majątku, zwłaszcza najbogatszych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie to jest problem, to właściwie nie wiadomo zbyt wiele. No, to opinia publiczna wie na temat majątków najbogatszych, tych najtłustszych niedźwiedzi, tylko tyle, ile te niedźwiedzie były łaskawe zdradzić jakimś tam, nie wiem, dziennikarzom Forbesa, którzy robią, powiedzmy, nie wiem, tam listę najbogatszych. Więc w tym sensie ta propozycja Piketty'ego i takie powiązane z nią głosy, niedawno miałem okazję rozmawiać z innym francuskim ekonomistą Gabrielem Zucmanem, który z kolei zajmuje się, w ogóle postawił sobie za cel określenie, ile właściwie w tych rajach podatkowych, już nawet takich większych niż Polska, ile tam pieniędzy leży, ile ich tam jest. Żeby od tego zacząć i jak już to będziemy wiedzieli, to będzie można jakieś dalsze kroki wykonywać. No i potem jest osobiście w mojej prywatnej narracji ta metafora raju podatkowego. To znaczy, że o ile to bym sobie pomyślał, że to jest właśnie taki totalnie spuchniały dom, to można by się załamać, właściwie nie ma żadnego ratunku, nie da się tego, to trzeba zburzyć i postawić na nowo, ale wiadomo, że w przestrzeni społecznej te projekty wielkiego burzenia i stawiania na nowo kończą się zwykle źle. No więc raczej myślę sobie, że raj podatkowy, że może jakoś jednak jest szansa, to wiadomo, nie będziemy nigdy w stanie pewnych zjawisk wypleić, ale żeby przynajmniej podjąć jakieś kroki w tym kierunku. Jeżeli o tych krokach w tym kierunku będziemy mówić, to może za chwilę, no w tym momencie tu skończę, żeby dać szansę. Tak,
Tak, no, czyli ustaliliśmy już, że Polska jest rajem podatkowym, że system podatkowy jest tak naprawdę pisany pod, w interesie tłustych misiów, ale chyba na tym nie możemy poprzestać i wypadałoby podejmować kroki, żeby zmienić ten stan rzeczy. Więc jakie kroki można podjąć? W jakim kierunku zmieniać ten nasz system podatkowy? Już abstrahując od tego, czy będzie to możliwe, bo abstrahując od tego, czy będzie siła polityczna, która będzie zdolna to zmienić, jakie kroki należałoby podjąć w pierwszym rzędzie, żeby ten system zmieniać w kierunku bardziej sprawiedliwego? No. Jeśli mogę tylko króciutko, bo ja się tak nie do końca zgadzam z tym, że polski system jest pisany przez tłuste misie dla tłustych, jeszcze bardziej tłustych misiów. Ja raczej jednak uważam, że to pewnie też jest, ale że gdzieś tak dużą rolę odgrywa jakaś taka, jakiś taki bezwład, jakiś taki, tak się przynajmniej pocieszam, że pewne, no bo jeśli założymy, że to od początku do końca jest to tak właśnie, że duzi rządzą, nie ma z tym szans nic zrobić, no to trzeba by się zastrzelić. No, no to może pocieszam się, że może to jest tak, że na przykład że próba jakby pokazywania innego stanowiska, na przykład powtarzania tego, że polskie wcale nie są najwyższe w Europie, tylko wręcz odwrotnie, są najniższe, że to może, jak będzie powtarzane przez tam, nie wiem, jakiś dłuższy czas, to że to stworzy jakieś nowe pole skojarzeń w głowach. Ale one też nie są najniższe, nie przesadzajmy, tak? Jesteśmy poniżej przeciętnej, ale prawie, to też... Prawie. Ale nie są na pewno najniższe w Unii Europejskiej. Tak jak ta przewaga podatków pośrednich nad bezpośrednimi, no to jednak myślę, że to bardziej ma z tym związek, że politycy zadecydowali, pozwolili, żeby to skręciło właśnie w tym kierunku, ponieważ to było dla nich łatwiejsze, no bo dużo łatwiej jest przekonać, dużo łatwiej jest uzupełniać braki kasowe podatkiem pośrednim, bo ludzie nie wiedzą, prawda? Wiedzą, ile są w stanie oszacować, ile płacą w związku z podatkami bezpośrednimi, no bo co roku się tym zajmują, wypełniając zeznanie, a nie zbierają wszystkich kwitów kasowych i nie obliczają sobie potem, ile zapłacili tych podatków pośrednich, więc jakby ten tak zwany podatek aksamitny, no bo tak się mówi czasem o podatkach pośrednich, jest łatwiejszy z politycznego punktu widzenia dla polityków, więc tak sobie myślę, że jeśli gdyby tych polityków tak zmobilizować do tego, żeby nie szli na łatwiznę w tym akurat, no to może tu dałoby się przynajmniej troszeczkę te proporcje zmienić, a to już by było coś. Dobrze. To może teraz pan profesor o tym, co można by zrobić. Oczywiście. Ja tylko pozwolę sobie na pewien głos, może nie tyle polemiki, ale jakby sprostowania. Ja w żadnym, ani przez moment nie oceniałem tego systemu, ani przez chwilę, to znaczy nie wyraziłem się nie żadnego kryterium wartościującego, to jest empiria, tak on funkcjonuje. Czy on jest zgniły, to już są oceny znacznie bardziej złożone. Proszę mi wybaczyć, że ja się przez chwilę będę jednak od tego dystansować. Nie dlatego, że jestem entuzjastą, ani zwolennikiem stanu quo. Doktorat taki akurat powstaje pod moim kierunkiem, gdzie mój doktorat mówi, panie profesorze, no, jak pan odnosi się do tego krytycznie, to pan nie rozumie czasu, w którym pan żyje. Że to jest właśnie ta cywilizacja współczesna, na tym ona polega, że właśnie to sprywatyzowanie państwa to jest właśnie wartość, którą należy chronić. To są właśnie podatki tworzone w interesie przedsiębiorców. Oczywiście rynkiem jest ten, kto na tym rynku, konkurencyjnym rynku tworzenia prawa zwycięża. Zwycięża ten, kto ma pieniądze, umiejętności, dobrych ekspertów. I oczywiście, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja ani przez chwilę nie wyraziłem żadnej oceny o charakterze wartościującym. To jest empiria. Teorie, oczywiście proszę mi wybaczyć, panie redaktorze, ja oczywiście bardzo bym chciał wierzyć, że część zła jest z głupoty. Ja bym bardzo tego chciał wierzyć, że głupota jest tym, że wystarczy tylko jakby oczyścić się z głupoty i wtedy będziemy mądrzy, i wtedy już na pewno nie będzie miejsca dla tych interesariuszy, którzy tym rządzą.
Ja prowadzę bardzo skomplikowaną zresztą korespondencję z władzą. Ja o wielu tych rzeczach, o których przecież teraz mówię, od właśnie większych szczegółach mówię władzy, piszę do niej. Przecież, no, przecież chyba nie tworzymy żadnych złudzeń, że tam ktoś nie wie o tym, o czym mówimy. Oni są zbulwersowani tym, o czym ja mówię na przykład. To jest taka jakby, często tak niedawno list taki dostałem, że to jest bulwersujące, co ja powiedziałem, prawda? My tak się bardzo staramy i my tak w ogóle chcemy działać w interesie przedsiębiorców, a pan się upomina o interes publiczny. No i właśnie teraz wracam do pana pytania. No, ja mam taką swoją oczywiście, proszę państwa, nie ma żadnej możliwości, jeśli się nie chce być rewolucjonistą, w moim wieku to jest absolutnie bez sensu, jeżeli nie chce się być i człowiek nie umie być rewolucjonistą, to musi być trochę naiwny. To jest konieczność. W ogóle myślenie o państwie zakłada pewien ogromny ładunek naiwności. Naiwności, że można na przykład coś zrobić w dobrej wierze. Że są tacy ludzie, którzy są i chcą działać w dobrej wierze. Często nawet do polityków, których mówię, nie wybieramy sobie, chociaż mamy takie pozory, że sobie wybieramy. Tam są tacy, które sam się zgłoszą. No mój Boże, niewielu z nas przyjdzie do głowy, żeby się tam zgłosić, bo to naprawdę jest straszne miejsce, prawda? Zgódźmy się dla większości z nas. Nic z nas nie chce tam być. Jednak jacyś tam ludzie są i szanujmy ich, bo są tacy, jacy są, innych nie mamy. Czasami jak mam okazję tak z nimi rozmawiać, to ja szukam w ich słowach, głowach, myśli i czasami to znajduję, to nie jest prawda, że tego tam nie ma. Że oni się chcą kierować interesem publicznym, że to są deponenci czego? Nie interesu konkretnej branży Unii Europejskiej, która najczęściej Unia Europejska to są interesy konkretnego koncernu, dla którego napisano konkretną dyrektywę, prawda? Tylko chcą, szukają definicji słowa interes publiczny. I często mi jakby odbijają piłeczkę. Mówię, pani, a co to jest interes publiczny? Pan nie powie, prawda? Co pan by rozumiał jako interes publiczny? I ja oczywiście odpowiadam wtedy naiwnie, że ja nie bardzo wiem, czy to jest odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące całości polityki gospodarczej, prawa gospodarczego, no bo jak wiemy, my rządzimy prawem, to jest taka istota współczesności, rządzimy przy pomocy miliardów przepisów, prawda, to jest nasz sposób rządzenia, to w podatkach interes publiczny jest zdefiniowany, to znaczy wiemy, co to jest interes publiczny, a w Karpatku wiemy, gdzie go szukać, no bo jeżeli dzisiaj jesteśmy w takim oto dylemacie, o czym powiedział pan redaktor, że obniżamy obciążenia fiskalne. Jestem bardzo bliski pana słów. Ja też nazywam Polskę w jakimś sensie, ona jest w jakimś sensie rajem podatkowym. Oczywiście, że tak. Takich pól możliwości niepłacenia podatków nie daje wiele państw w świecie. My mamy bardzo szerokie pola niepłacenia podatków. Nie mamy na przykład tak zwanego podatku wyjścia, bardzo ważnego podatku od zwijania interesów i przenoszenia całych przedsiębiorstw do innej jurysdykcji podatkowej. A taki podatek jest w innych krajach? Na przykład u naszego zachodniego sąsiada, prawda? Czyli jeżeli likwidujesz przedsiębiorstwo, likwidujesz miejsca pracy, wywodzisz kapitał, to płać za to, że zubażasz nas. Bo obiektywnie jesteśmy biedniejsi przez to, że ty gdzie indziej innych wzbogacasz. I wracając do wątku, gdzie szukać dróg? No, mój Boże, no dróg. Jedynymi deponentami interesu publicznego są i pozostają politycy. Czasami tę rolę pełnią urzędnicy. I to wcale nie było tak rzadko w historii, i nawet bliższej i dalszej, że rozpolitykowani reprezentanci zwycięskich partii, nie bardzo zajmujący się w ogóle rządzeniem, tylko tam wyrzynaniem w atach kolejnych, zostawiali pustą przestrzeń, w której nie wchodzili wyłącznie lobbyści i interesariusze, ale wchodzili na przykład tak zwany korpus urzędniczy, ludzi, którzy pilnowali państwa w tej codziennej działalności. Nie wiem, czy znacie państwo takie słynne taką anegdotę o historii funkcjonowania kaiserowskich Niemiec.
Taką osobą tam najbardziej groźną w tej całym towarzystwie był cesarz Wilhelm II i bardzo często tacy dobrzy urzędnicy, a byli tam również bardzo dobrzy urzędnicy, pisali na pewnych dokumentach nie pokazywać cesarzowi, bo wiadomo, czyli zostawmy to nam, my to dobrze załatwimy. Nie pokazywać cesarzowi, bo jak cesarz to zostanie w swoje ręce, to wiadomo, z tego będzie tylko i wyłącznie nieszczęście. Czyli jest coś takiego i w Polsce też to jest. Ja nie chciałbym powiedzieć, że nie ma wśród polskich urzędników ludzi przyzwoitych, porządnych, którzy w granicach swoich możliwości i działań robią wiele w systemie podatkowym w interesie publicznym, ale to mam. Najważniejsza jest dyskusja z politykami. Politykom trzeba przekazać następującą prawdę. My wyniszczamy następne pokolenie, bo to już nie ma jaj, przepraszam bardzo, tu nie należy mówić, że my mamy na coś poczekać. Obniżając podatki dzisiaj, obciążenia podatkowe przez ostatnie 5 lat, 7, straciliśmy 3 punkty procentowe PKB. Mamy jedno z najniższych obciążeń w Europie, a już nie mówiąc, że w historii, obciążenia podatkowe. Czym za to płacimy? Długiem. Kiedy te dochody podatkowe były najwyższe w Polsce? To znaczy, ten okres jest bardzo, proszę pana, trudny do oceny, bo na przykład zaskoczy, jednym z najwyższych były ciągle po tym załamaniu balcerowiczowskim w 1991 roku. Myśmy w 1994 i 5 roku osiągnęli poziom, który utrzymywaliśmy praktycznie rzecz biorąc, to jest w relacji do PKB, stosunek podatków do PKB, utrzymywaliśmy do 2008 roku. Mieliśmy takie wtopy, wpadki, na przykład 2004 spadek mieliśmy po Unii o wstąpieniu. Mieliśmy spadek udziału podatków w PKB. Więc od czasu, kiedy zaczęło się to dziać tu źle, bardzo źle, bo to nie jest tak, że cały ten okres był taki sam, on był różny i nie należy wszystkim całej epoce 25-lecia wystawiać tej samej oceny. Kiedy zaczęliśmy go demontować, znaczy godzić się na jego demontaż, bo to dla mnie, to jest oczywiście już moja narracja, to jest demontaż, bo jeżeli nie mając uzasadnienia fiskalnego i makroekonomicznego obniżamy podatki, płacąc za to galopującym długiem, my stwarzamy perspektywę jaką? Emigracyjną. Bo nikt nie chce, wiadomo, to jest przerzucenie ciężaru fiskalnego na następne pokolenie. Ostatnie zdanie. Rozmawiając, ja jestem, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim. No, Uniwersytet Warszawski, akurat mój wydział, to chodzi za takie miejsce, skąd no, bardzo często są rekrutowani ludzie, to jest wielka zasługa naszej uczelni. Ludzie, którzy mają no, w naszym kraju znaczenie, którzy twierdzą, że tam na tych paru pokojach czy korytarzach, to tak z tego się rekrutuje 70% tych wszystkich, którzy Polską rządzą. Zarówno w wymiarze sprawiedliwości, prokuratorze, ale także w gospodarce. Przecież większość historycznych wiceministrów finansów, a to są najważniejsi, wychodzą się z naszego wydziału. I moi studenci mówią więcej tak do mnie. Mówią, ja się w ogóle, panie profesorze, tym pana słowami nie przejmuję. Bo ja tym w ogóle tym dylematem, że dzisiaj niższe podatki, a w przyszłości będziemy to spłacać, bo oczywiście nie spłacimy, ale będziemy musieli za to zapłacić przyszłym wyższym obciążeniem, bo racjonalnie taka perspektywa jest oczywista, prawda? Mówię absolutnie, pan nie ma racji, nie ma takiej perspektywy. Po pierwsze, nie jesteśmy chętni do udziału w tej imprezie. Czyli w następnym pokoleniu nas tu nie będzie. Nie będzie nas tu albo bezpośrednio, albo pośrednio. Bezpośrednio chociażby z tego powodu, że myślimy, że to jest kolejny motyw emigracyjny. I to wprost, tak otwartym tekstem, prawda? A jeśli będziemy mieli dzieci, to my nie będziemy, nie skażemy ich na to, że na te piętno spłacania długów, które stworzono w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. I to są tak czytelne, w moim przekonaniu znacznie bardziej czytelne, niż nam się wyobraża dylematy, które tkwią w naszej świadomości i tylko ten, kto jakby przeciwstawi się tej złej prognozie, bo to jest zła prognoza, ten może powiedzieć tak, teraz trzeba coś z tym zrobić, bo perspektywa nie długiego, tylko nie krótkiego, tylko długiego okresu jest najgroźniejsza.
Panie profesorze, ale ciągle nie odpowiedział pan na pytanie, więc może jeszcze króciutko. Jakie zmiany należałoby wprowadzić? Czy może ocenia pan polski system podatkowy za mimo wszystko doskonały i nic nie trzeba zmieniać? Konkretnie, czy wprowadzenie progresji podatkowej, czy podwyżka CIT? Ale, przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale postawienie, oczywiście mówię o pierwszym pana pytaniu, postawienie w ten sposób, że jakby metodologicznie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak takie jakieś tam ględzenie profesorskie, ale przy tak zadanym pytaniu nie ma na to pytanie odpowiedzi. Dlaczego? Bo proszę zwrócić uwagę, zakłada pan, albo nieświadomie zakłada pan, że są jakieś elementy w tej układance, które można wyjąć, wstawić w to inne i będzie wszystko w porządku. Nieprawda. Błędne założenie. To jest błędne założenie. Czyli, jak ktoś mówi, dodajmy do dzisiejszego podatku dochodowego od osób fizycznych progresję. No, zakładając, że jeszcze ktoś ma taką władzę, prawda, jeszcze ma taką siłę, prawda, która jest to w stanie złożyć. Proszę mi wierzyć, cokolwiek zrobimy z naszym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nawet w najlepszych intencjach stworzymy, jakby pogłębimy jego patologię. Podatki to jest jak najbardziej twór ludzki. To nie jest coś obiektywnego. To tworzą ludzie, również ci w dobrej wierze ludzie. I jeżeli chcemy tu cokolwiek poprawić w sposób zasadniczy, bo ja tak rozumiem pana myśl, że przez jakieś elementy istotne zmienimy jego treść, prawda, sens historyczny, to jest tak zwana teoria odnowienia, to jest gdzieś tam zapomniana teoria. Co pewien czas coś takiego jak ten twór ludzki, jak prawo, kiedyś to się nazywało inkorporacjami lub kodyfikacjami, to się pisze od nowa. Siada się i się pisze od nowa. W ogóle wszyscy ci, którzy naprawiali w historii świat, nie zawsze im to wychodziło. Zaczynali od czego? Tworzenia prawa. Dlaczego? Nie od poprawiania prawa, tylko od tworzenia prawa. Czyli należy stworzyć system podatkowy od nowa. Zdecydowanie i to od dawna. Zresztą co do tego, paradoksalnie już pani nikt nie ma wątpliwości, że nawet w niedawnej telewizyjnej debacie z udziałem premierów, ja rzadko oglądam telewizję, ale staram się jednego z moich dwóch byłych zwierzchników obejrzeć, jak oni tam jeszcze żyją w świecie politycznym. Jeden z kolegów, który jest dwa pokolenia ode mnie młodszy z SGH, on od tej tezy zaczął. Mówi, nie warto tego naprawiać, to trzeba tworzyć od nowa. Człowiek, który się zajmuje notabene nomen omen optymalizacją podatkową, czyli jesteśmy z bardzo różnych bajek, ale już mówimy tym samym językiem. To nie jest kawałeczki powybierać i popoprawiać, to trzeba co pewien czas tworzyć od nowa. I jeżeli przyjmiemy tę metodologię i będziemy umieli rozróżnić działanie w dobrej wierze, w interesie publicznym, bo nie zamkniemy drogę do interesariuszy, nie zamkniemy możliwości wpływu. Oni mają do tego prawo, żeby się wpieprzać w to wszystko, zgoda? Tylko ktoś, kto tym rządzi, musi działać w interesie publicznym. My mamy prawo wymagać od polityków, żeby podejmowali najkorzystniejsze dla ogółu rozwiązania. Dlatego wie pan, nie ukrywam, że jest pan dla mnie zaskoczeniem. Kocham bajki i wierzę w nie. Bardzo je lubię zresztą, ale zgódźmy się, to trzeba wierzyć, tylko to jest nieprawda. Dobrze. No to teraz może redaktor Woś opowie nam, jak taki stworzony system podatkowy od nowa mógłby w Polsce wyglądać. No ja o tym oczywiście nie opowiem, ponieważ jestem dziennikarzem i moja rola polega na czymś innym. To znaczy ja w swojej... Każdy na swoim poletku powinien działać, no i ja i moi koledzy przepisów podatkowych tworzyć nie będziemy. Cel, który ja sobie stawiam, to jest proponowanie takiego języka, przy pomocy którego opinia publiczna, szeroko rozumiana, w tym również decydenci, będą mogli o tych sprawach rozmawiać. Czyli zwalczanie pewnych, moim zdaniem, mitów i przygotowywanie takich mitów, na przykład jak ten podatkowy, tak, że Polska jest podatkowym piekłem. Trzeba się temu przeciwstawiać i mówić, nie, Polska jest podatkowym rajem. Ale to jeszcze za mało. Drugim takim polem, na którym ja się staram działać, to jest znowu dwojako.
Po pierwsze, pisanie, mówienie, przygotowywanie ludzi do tego, że ta droga podatkowa nie jest tylko w jedną stronę. To znaczy nie jest tak, że podatki muszą być niższe i to będzie coraz lepsze i niższe tym lepsze. Właśnie nie. Jest możliwe również zawrócenie z tej drogi i właśnie w ten sposób mogę przygotowywać swoich czytelników na to, że czasem, i Polska teraz jest w takim momencie, wyższe podatki dla bardzo wielu klas czy grup społecznych to by było dobre rozwiązanie. To jest jedno pole, na którym można działać. Jest jeszcze drugie pole. Mówić ludziom, że ta taka opowieść, która się bardzo w Polsce rozprzestrzeniła w ostatnich latach, czyli że w niepłaceniu podatków nie ma nic złego, albo unikanie jest cnotą, żeby z tym też walczyć. To znaczy mówić, że to nie jest tak. Stawiać problem, na przykład pytać o optymalizację. No bo całkowicie jakby zupełnie zwalczyć optymalizacji nie można, prawda? Bo to jest tak, że na przykład, nie wiem, ktoś mi kiedyś, jak ja bardzo ostro polemizowałem z krytykowałem optymalizację, to on pytał mnie, czy ja na przykład tam odliczam jakieś dzieci, no to czy odliczam na dzieci, mówię, tak, no to optymalizuję. No to można w ten sposób rzeczywiście zbić argumenty, ale żeby przynajmniej zadać to pytanie, prawda, czy do jakiego stopnia wolno optymalizować, a do jakiego już to właśnie nie uchodzi, nie wypada, tu musimy wejść na pole jakieś takie etyczno-moralne. Musimy umieć też stawiać ten problem. Na przykład może warto zaszczepiać u ludzi takie kantowskie podejście, prawda? Że zanim sobie zoptymalizujesz, to zadaj sobie pytanie, czy byłoby dobrze, gdyby wszyscy tak robili. Czy to jest społeczeństwo, w którym chciałbyś żyć. No więc to są takie dwa pola, na których ja się poruszam, na których próbuję coś robić. A dlaczego takie krótkie wyjaśnienie teraz, dlaczego, jak do tego doszedłem? No, ja jestem zdania, że jestem zwolennikiem tego, żeby... jestem zwolennikiem bardzo... prowadzenia takim szerokim frontem polityki ekonomicznej, żeby państwo mogło prowadzić politykę ekonomiczną. Bo to nie jest tak, że mi się tak bardzo państwo podoba, no tylko to jest wybór, przed którym stajemy, prawda? Jeżeli państwo nie ma instrumentów do prowadzenia polityki ekonomicznej, to nie jest tak, że polityka ekonomiczna się nie prowadzi, tylko ktoś inny decyduje o tej polityce ekonomicznej. To jest ten rynek, bądź też właśnie ci gracze, silni i tak dalej. No więc z tych dwóch, kto ma prowadzić politykę ekonomiczną? Ja wolę, żeby to był, żeby politykę ekonomiczną prowadził twór demokratyczny, więc poddany kontroli społecznej, a więc politycy, a nie twór niedemokratyczny, pozbawiony jakiejkolwiek kontroli i jeszcze poruszający się w takiej logice bardzo indywidualistycznej, egoistycznej, czyli rynek. To nie tak, że ja, nie wiem, z jakiegoś powodu nie lubię rynku, tylko uważam, że po prostu, jeżeli zostawimy to rynkowi, to będzie niedobre dla nas wszystkich. A Polska prowadzi przemyślaną politykę ekonomiczną, czy raczej zostawiliśmy to rynkowi? No, zostawiliśmy to w bardzo wielu dziedzinach rynkowi. No i to jest, to jednym z pokłosi tego jest właśnie opisana przeze mnie i przez pana profesora również figura raju podatkowego. Polski jako raju podatkowego. Jeszcze wrócę do tego po co właściwie, no, żeby zapytać się po co ma właśnie państwo prowadzić tę politykę, szeroko rozumianą politykę ekonomiczną. No właśnie po to, żeby mogło realizować takie cele właśnie, jak redystrybucja, jak polityka antykryzysowa, kiedy będzie problem. Państwo musi mieć na to pieniądze. I znowu też staram się to tłumaczyć. Ja nie chcę, żeby państwo zabierało ludziom pracy, ludziom, którzy sobie jakoś tam przez swoją przedsiębiorczość doszli do czegoś, tylko uważam, że jest w interesie nas wszystkich, żeby tak się właśnie stało. No i jakby w ten sposób uzupełniając tę narrację, tłumacząc dlaczego warto by może było spojrzeć na to od tej strony, ja tak rozumiem swoją rolę dziennikarza publicysty. A przepisy niech tworzą ci, którzy są do tego powołani, a na to czekam. Często też
Pan również chyba stawia tezę, że Polska jest krajem neoliberalnym. Jakie są dowody na to? Czy rzeczywiście Polska jest takim siedliskiem neoliberalizmu, czy może ta teza jest jednak wyolbrzymiona? To pan. No, jest to trudne pytanie, no bo dotykamy takiego bardzo pojemnego, bardzo pojemnej definicji neoliberalizmu. No, jeżeli zdefiniować neoliberalizm jako zwycięstwo właśnie perspektywy indywidualnej nad zbiorową i zdefiniować to, nie wiem, jako prywatyzację w miejsce etatyzacji, no to tak, żyjemy w państwie neoliberalnym, ale nie jedyni. To znaczy, jak sobie obserwując wiele krajów Zachodu, dojdziemy do bardzo podobnego wniosku, nawet kraje takie jak nasz zachodni sąsiad Niemcy, czy kraje skandynawskie, tam też, oczywiście w każdym kraju w innym tempie, ale tam też te procesy nastąpiły. Jedyne, co my możemy zrobić, znaczy jakby taki, znowu, spróbuję znaleźć jakiś pozytyw w tym wszystkim. No pozytyw jest moim zdaniem taki, że jeszcze 10 lat temu wydawało się, że pewne rozwiązania, że one są, nawet nie czy dobre, czy złe, tylko że są naturalne, tak? Że na przykład prywatyzacja bardzo wielu dziedzin życia, czyli usług publicznych, albo emerytur, to pisze pani profesor Ręczek, że to jest najnaturalniejsze na świecie rozwiązanie, które jest próbą wyjścia naprzeciw wyzwaniom, które niesie nam współczesny świat. Podobnie obniżki podatków, że to jest po prostu, że inaczej się nie da, no bo trzeba, no bo inaczej zginiemy. Zginiemy, już nawet nikt nie będzie płacił te podatki, będziemy mieć zamiast mało, to będziemy mieć jeszcze mniej. No więc mam wrażenie, że teraz już tego nie ma, to znaczy, że przynajmniej rozmawia się o tym, że te rzeczy, które uważaliśmy wtedy za zupełnie naturalne, za takie, z których nie było alternatywy, teraz przynajmniej pojawia się jakaś alternatywa, no tak jakby choćby w kwestii tych podatków, no. Ja jednak jestem zdania, że takie głosy, ten głos Pikettiego nawołujący do wprowadzenia, albo przynajmniej zrobienia kilku kroków w kierunku tego podatku majątkowego, to jest głos, który 10 lat temu nie był w ogóle usłyszany, teraz wydaje się nam głosem takim wołającego na puszczy, ale że za 10 lat znowu będziemy w innej sytuacji i wydaje mi się, że w tym kierunku trochę pójdziemy, że już zdołaliśmy pewne rzeczy, pewne zjawiska dosyć niepokojące przynajmniej zdefiniować, prawda? Jeszcze 15 lat temu mało kto mówił o tak zwanej finansjalizacji. Znowu, wydawało się, że to, że wielki kapitał ma coraz więcej do powiedzenia, wydawało się zupełnie naturalnym składnikiem globalizacji, a teraz to nadal jest, prawda? To nie znaleźliśmy na to recept, ale przynajmniej wiemy, że to jest, że to niesie za sobą również niewątpliwie dla wielu pozytywne zjawiska, zwłaszcza dla tych misiów dużych, ale również negatywne. No i tworzy się jakaś taka masa, jakaś taka kula, która coś kiedyś gdzieś wyniknie, tak? Przynajmniej ja się może łudzę, no ale no, powtarzam, no, mam do emerytury jeszcze trochę czasu i muszę jakoś się pocieszać. Powstało ostatnio sporo pomysłów na polepszenie tej sytuacji generalnie podatkowej. Właśnie przytoczony już Piketty, wcześniej był pomysł podatku Tobina, czyli podatku od transakcji finansowych. I tu powstaje pytanie, czy jest w ogóle możliwy międzynarodowy system podatkowy lub przynajmniej stworzenie jednego globalnego podatku? Czy ma, takie rozwiązanie ma sens, czy może rzeczywiście lepiej walczyć z ucieczką przed opodatkowaniem na poziomie globalnym, a może po prostu państwa są za słabe, żeby walczyć z tymi tłustymi misiami na poziomie krajowym, panie profesorze? Najpierw refleksja. Bardzo jestem, znaczy tak, może nie tyle zawiedziony, ale my się bardzo zgadzamy z panią doktorem, więc to jest właśnie, no, szukam jakiejś takiej, no, koniecznej w debacie różnicy poglądów, nie znajduję jej, więc no, może teraz coś takiego powiem, co będzie wywoła, nie dlatego, żeby starać się jakieś bezsensowne atrakcje stworzyć, ale proszę zwrócić uwagę, my się
Rzadko się zdarza, że się ludzie zgadzają. Myśmy naprawdę przedtem w ogóle nie rozmawiali nigdy na ten temat. W ogóle po raz pierwszy mam zaszczyt pana spotkać. Myślimy podobnie, to bardzo cenne. Dlaczego? Dlaczego uważam, że mimo wszystko, że to jest cenne? Po pierwsze dlatego, że musimy tworzyć świadomość podatkową, a w zasadzie ją odbudowywać, nawiązuję do pana pytania oczywiście, czyli świadomość podatkową, a w zasadzie walczyć z fałszywą świadomością. To, co pan powiedział, że zakodowano w nas taką tezę, jedną z najbardziej bałamutnych i tak naprawdę wstrętnych tez, że niższe podatki spowodują zwiększenie na przykład inwestycji. To jest po prostu nieprawda. To jest świadomie głoszona nieprawda. W czasie, kiedy obniżyliśmy obciążenia fiskalne, przypomnę 3% PKB w stanie porównywalnym zeszłego roku, to jest 3 razy 16 miliardów złotych, prawda? Czyli prawie 50 miliardów złotych. Czyli o tyle mamy niższe obciążenia, czyli w budżecie, w systemie szerzej, bo to jest nie tylko budżet państwa, ale budżet samorządu terytorialnego, to jest bez ZUS-u, żeby nie było wątpliwości. Czyli mówimy o podatkach jako podatkach sensu stricto, prawda? Czyli budżet państwa i budżety samorządu terytorialnego. To jeżeli straciliśmy przez ostatnie 8 lat 5% rok rocznie, czyli o rok, 3% rok rocznie, czyli co rok tracimy w realiach porównywalnych 50 lat. Ile obecnie wynosi ten wskaźnik? Teraz budżet państwa, to jest, znaczy tak mówi Ministerstwo Finansów, no ono się myli, ono bardzo źle to liczy, ale 15,2 miało być w zeszłym roku i w tym roku i ma być w przyszłym roku 15,2. Budżet, podatki stanowiące dochody budżetu państwa. Podatki samorządowe to są, wybaczcie, to są śmieszne kwoty, największym dochodem budżetowym w podatkach samorządowych to jest podatek od nieruchomości, to jest 18 miliardów. Przypomnę, że 18 miliardów to jest najsilniejszy podatek w towarzystwie. Tam, potem to są już w ogóle śmieciowe kwoty. Cały podatek rolny to jest niecały miliard złotych. Czyli wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce płacą niecały, coraz mniej, nominalnie. Spada wszystko, spada się nominalnie. Więc to jest niecały miliard złotych. Czyli, a 18 miliardów złotych, czyli wszystkie polskie nieruchomości pozarolnicze i pozaleśne dają 18 miliardów złotych. To jest pierwsza pozycja w dochodach gmin, pierwsza pozycja podatkowa. No to dla porównania, podatek od towarów i usług, dochody, nie wpływy, tylko dochody, który też jest w bardzo złym stanie i cofa się od 2008 roku, to jest 116 miliardów złotych. Czyli porównujmy pierwszy podatek Rzeczpospolitej VAT i pierwszy podatek samorządu terytorialnego 18 miliardów. I łącznie to wychodzi nam mniej więcej tak, że mamy 16,5, tak według naszego szacunku. Jeśli dochodzimy do 17% PKB, to jesteśmy szczęśliwi. Rozumiecie, to jest jeden z najniższych wskaźników udziału podatków w PKB w Europie. Tak, ale dochodzą jeszcze składki. Jednak trzeba by patrzeć na generalne wpływy sektora finansów publicznych i tutaj wypadamy gdzieś mniej więcej około 38% PKB. I proszę mi wierzyć. Trudno nazywać podatkiem tylko to, co jest nazwane, trudno uznawać za podatek tylko to, co jest nazwane wprost podatkiem, prawda? Są jeszcze składki, opłaty lokalne i tak dalej. Proszę mi nie wywoływać do tablicy, ale ja w ten wskaźnik po prostu nie wierzę. Bo by to oznaczało, że drugie tyle, a przecież bardzo łatwo sprawdzić, ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co by to wynosiło drugie tyle, 16% PKB? To jest niemożliwe. Nie, te wskaźniki są zaznaczone. Zresztą w wielu przypadkach, ja wiem, że pan się posługuje oficjalną danymi, ale te dane zupełnie nie są kasowe. To znaczy, porównując te wielkości w rzeczywistości, to są dane dostępne, to nie są żadne tajemnice. I są zawyżone, tak? No, oczywiście, że tak. Przecież proszę zwrócić uwagę, znaczy ten wskaźnik 38 w ogóle jest z czapy, żeby nie było wątpliwości. To w ogóle nie ta skala bajki jest. Czyli jeżeli nawet dodamy te składki, wszystkie ZUS-y, składkę na ubezpieczenie społeczne, śladowe kwoty wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to jest ta lista, to jedna ręka, wystarczy przecież na to wszystko. I plus jeszcze wpłaty na PFRON, bo jeszcze są wpłaty na PFRON, to jak dojdziemy do 22%, to będziemy szczęśliwi, rozumie pan, do 22%, ale zaznaczam, przy przestrzeleniu.
ale nie wchodźmy w ten spór, bo wie pan, to jest spór jakby na temat, czy my potrafimy policzyć to, co jest policzalne, bo moim zdaniem to jest policzalne. Ja wracam do wątku pana pytania, czy najważniejszego w całej, jakby starając się odpowiedzieć na pana pytanie w najlepszej wierze. Wydaje mi się, to jest taka moje zdanie na ten temat, że jesteśmy, bo to jest problem politologiczny, nie problem ekonomiczny. My w ogóle nie mówimy o problemie ekonomicznym. A jeśli w ogóle to jest problem ekonomiczny, to zupełnie inaczej definiowany. Unia Europejska jest jedynym w historii przykładem związku państw, który chciał prowadzić politykę podatkową. To jest jedyny przypadek w historii, bo wszystkie poprzednie przypadki w historii imperiów, które tworzyły jakiś one nie tworzyły wspólnego systemu fiskalnego, co najwyżej były uniami celnymi. To jest Rzesza Niemiecka, Niemiecki Związek Celny, potem Wielkie Cesarstwo Francuskie, czyli Grand Empire i Empire, a przedtem Cesarstwo Rzymskie. To były, czy tych przykładów historii naprawdę nie jest dużo. Nikt nie podjął się próby stworzenia ponadpaństwowego wzorca systemu fiskalnego. Nikt nie stworzył. Unia Europejska podjęła się tej próby. Proszę Państwa, ta próba, ona jest... Dlaczego ona jest próbą obiektywnie rzecz biorąc nieudaną? Dlaczego jest nieudana? Te państwa w tym czasie, kiedy harmonizowały podatki, wykreowały największe w historii zadłużenie. To jest najprostsze kryterium oceny. Tam dziedzina, którą reprezentuje, jest wbrew pozorom dość prymitywna. Naprawdę, dość bardzo prosta. Są pieniądze, nie ma pieniędzy, prawda? Albo dlaczego jest kasowa? Rozumiecie, to nie są bilanse, które można wykreować kreatywną księgowością. Kasa. Nie ma pieniędzy, to trzeba pożyczyć. Co się pożycza? Kasę, prawdziwe pieniądze, które potem można nie zwracać, ale pożyczać się prawdziwe pieniądze pożycza. Czyli Unia Europejska jako przykład historyczny, nie tworząc, zaznaczam, być może nawet wielu tych ludzi działało w najlepszej wierze i nie chcę im przypisywać tylko naiwności albo słabości charakteru. Ale proszę zwrócić uwagę, nie można tworzyć systemów fiskalnych, kiedy organizacja, którą reprezentujesz, nie ma interesu fiskalnego. Przecież na czym polega schizofrenia sytuacji? Tworzymy wzorce VAT-u, akcyzy, nie reprezentując interesu fiskalnego, bo interes fiskalny reprezentuje poszczególne państwa. Czyli tworzę wzorce obowiązujące 28 państw, natomiast sam nie jestem deponentem interesów fiskalnych, bo nie ma interesu fiskalnego Unii. Interes fiskalny ma poszczególne państwa. I jeżeli Unia, tak jak kiedyś mówił Valéry Giscard d'Estaing, że kiedyś Unia będzie państwem, federacją, i będzie VAT i akcyza unijna, to wtedy ja rozumiem, że już nie mówimy o międzynarodowym systemie podatkowym, tylko podatku państwa, takiego makropaństwa. Wiemy, że to jest raczej nieprawdopodobne. Wiemy, że ta perspektywa oddala się w czasie. I pytanie, czy można stworzyć międzynarodowy wzorzec systemu fiskalnego? W państwach, ja to nazywam pozornej demokracji, to znaczy kiedyś wtedy, kiedy już dawno nie będziemy w tam krainie wiecznych łowów, kiedy tam ktoś będzie klasyfikował ustroje, w których żyjemy, ten obecny, on chyba, no najbardziej pasuje mi słowo tak zwanej oligarchii bezimiennej, bez twarzy, bo kiedyś oligarchie były, to jest ustrój w istocie oligarchiczny, bo on nie jest ustrojem demokratycznym w tym rozumieniu większości tego ludowładztwa, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy. Mamy taką oligarchię bez twarzy, to znaczy bez oligarchów, albo oni są, tylko my ich nie widzimy, prawda? To zastąpiły te procedury, korporacje, prawda, międzynarodowe, uzgodnienia, etc. W takim sposobie rządzenia, a on się nie zmieni, bo to nie ma tu siły politycznej, chęci zmiany, zresztą zbyt on jest korzystny dla tych, dla których jest korzystny. Można co najwyżej stworzyć, szukać rozwiązania, i to jest jakby próba, może dość nieudolna, odpowiedzi na pana pytanie, na ile w tym oligarchicznym sposobie rządzenia znajdzie się ktoś, kto chce reprezentować interes publiczny. Ktoś mówi, czy on może się w tym modelu znaleźć?
No bo żeby stworzyć podatek, bo w podatki międzynarodowe nie wierzę, proszę mi wierzyć, nie wierzę, jestem niewierzący pod tym względem do upadłego, bo nie ma, podatki tworzy się w interesie publicznym, nie ma międzynarodowego interesu publicznego. Zawsze to jest interes. Ale państwa mogą, różne państwa może połączyć wspólny interes. Zgoda. Pod warunkiem, że one, te wspólne państwa, potrafią wyłonić tego rodzaju reprezentację, cokolwiek przez to rozumiemy, która by chciała być reprezentacją interesów publicznych, czyli interesów fiskalnych poszczególnych państw. Dzisiaj się nagrody dostaje za zadłużanie. Mamy ministrów finansów, którzy są od dochodów budżetowych i od długu. Komu rynki finansowe dają nagrody? Temu ministrowi finansów, który dał zarobić. I to będzie zawsze w ten sposób, bo ten minister od długu publicznego, który kreuje dług, jest tym ministrem, który dał zarobić. Dlaczego? Bo najlepszym deponentem wszelkiej akcji kredytowej są państwa. I ten, czyli minister finansów, który dba o dochody budżetowe, jest wrogiem. Dlaczego? Bo on nie daje zarobić. I to nie ma żadnych złudzeń, to nic złego. Takie jest część rzeczywistości, w której żyjemy. Dlatego nie, tu proszę mi wierzyć, ja nie wierzę w procedurę, w sposób stworzenia proceduralnie reprezentacji ponadnarodowej, która by stworzyła wzorzec podatków międzynarodowych, bo jeśli mamy podatki międzynarodowe, to właśnie takie, które się w celu uchylania od podatku. Międzynarodowe prawo podatkowe w istocie rzecz biorąc bardziej służy uchylaniu się od podatku, o czym wszyscy wiemy, niż ochronie interesu publicznego. Czyli wracając do pana pytania, jeśli chcemy stworzyć, na przykład szukając wzorca podatków, o których pan redaktor powiedział, czy podatku Tubina, proszę zobaczyć, ile lat pracujemy nad dyrektywą o podatku od transakcji finansowych i co? Nic. I spokojnie, i będziemy wtedy dalej pracować, żeby nie było wątpliwości. W naszym Sejmie był projekt opozycyjny, oczywiście. Co z nim zrobiono? Wdeptano w ziemię, oczywiście. Projekt, który dawał 5 baniek dużych, tak zwanych, prawda? Czyli 5 miliardów złotych. W perspektywie 5 miliardów, ktoś mówi, duże pieniądze. Koszt poboru żaden, żeby nie było wątpliwości, to jest podatek samoobliczalny przez w zasadzie bardzo małą grupę podmiotów, które są instytucjami finansowymi. I nie ma możliwości w procedurze międzynarodowej stworzyć podatków, który by chronił interes fiskalny poszczególnych państw. Tylko wewnątrz tego oligarchicznego systemu można szukać polityków, tak polityków, których wesprą obywatele, chociaż ja za nikim nie agituję, żeby nie było wątpliwości. Rozumiecie państwo, tak bardzo naiwnie sobie myślę o świecie, naiwnie, że są tacy ludzie i ciągle chcę wierzyć, to jestem z panem redaktorem bardzo bliski, w potrzebie naiwności. Tak jest. Tak, szukam takich ludzi, którzy powiedzą, warto szukać wewnątrz tego oligarchicznego systemu przy wsparciu obywatelskim czego? Modelu podatków, który będzie służył interesowi publicznemu w takim zakresie, jakim uda nam się to osiągnąć. Hołd. Trudno. Powiedział, co wiedział. Doświadczenie uczy nas, że miłość nie istnieje. A jednak mimo wszyscy mimo tego szukamy ciągle tej miłości. Zakochujemy się na nowo. To może z podatkami jest podobnie. Ja bardzo też tak rozumiem trochę swoją rolę w tym, że różne rozwiązania podatkowe się pojawiają i naturalna odpowiedź to nie, tego się nie da zrobić, nikt tego nie będzie płacił, to będzie fikcja, to pogorszy położenie finansów publicznych. Ale ja raczej za każdym razem odpowiadam na to pytanie odwrotnie, to znaczy, że a czemu nie, a może by spróbować. A może wcale nie doprowadzi do katastrofy finansów, może wcale nie doprowadzi do ucieczki kapitału, może ci, którzy mówią, że jakiś podatek doprowadzi do ucieczki kapitału, może mówią tak tylko dlatego, że nie jest w ich interesie ten podatek. No, dlatego ja jestem za tym, żeby próbować. Czyli w końcu się panowie w czymś nie zgodzili jednak. To może teraz przejdźmy do pytań z sali, jeśli ktoś ma. Pierwsze pytanie dotyczy stosunku panów do polityki ulg rodzinnych, ulg na dziecko w polityce fiskalnej. To jest w zasadzie taki dosyć nowy trend, od kilku lat on ma pewne znaczenie i jakby cały czas jest rozwijany, że cały czas modyfikowane są te ulgi. Chciałem zapytać, czy uważacie panowie za zasadne właśnie kształtowanie polityki
celów, realizowanie niektórych celów polityki rodzinnej właśnie za pośrednictwem także systemu ulg podatkowych, czy może jednak inne instrumenty byłyby, czy naciskać, żeby poruszyć na inne instrumenty. Druga sprawa, taka może bardziej ogólna, czy też tej pewnej zmiany świadomości podatkowej, także nie należałoby dokonywać jakby poprzez wskazanie na pewne rzeczy, które trochę wykraczają poza same podatki. To znaczy, jeśli patrzymy na przykład na system podatkowy w krajach skandynawskich, że ta struktura podatkowa jest całkowicie inna, jest bardziej progresywny, większy udział podatków bezpośrednich, to tam też jedna z hipotez tłumaczących, dlaczego to się tak utrzymuje, wiąże się z tym, że wskazuje na to, że system uprawnień na przykład do różnych usług publicznych jest tam uniwersalny i klasa średnia ma, powiedzmy, dodatkową motywację do tego, żeby po prostu w większym stopniu składać się na ten system publicznego dobrobytu. Więc chciałem też prosić o ustosunkowanie się do tego, czy to też jakby wskazanie właśnie na pewne zmiany po stronie wydatków publicznych i struktury tych uprawnień socjalnych też mogłoby być tutaj takie pomocne w zmianie myślenia opinii publicznej o podatkach. I ostatnia rzecz, to zwłaszcza też w wypowiedzi pana profesora była taka, dało się odczuć takie wskazanie na napięcie między interesem publicznym a różnymi interesami partykularnymi, interesami tych właśnie tłustych miśniów. Chciałem zapytać, czy funkcjonalne z punktu widzenia ewentualnej naprawy systemu podatkowego jest takie problematyzowanie tego obrazu jeszcze o wskazanie nie tylko napięcia między właśnie interesem publicznym a tymi partykularnymi, a także napięcie między obciążeniami różnych grup, słabszych, silniejszych, także jeśli chodzi o nie tylko o zorganizowane grupy interesów, ale też na przykład poszczególnych obywateli, czyli ta kwestia redystrybucji na przykład w ramach systemu podatków bezpośrednich. W zasadzie trzeci wykład już słucham dzisiaj, już każdego wykładu bije grozo. W zasadzie ta groza jest w zakresie zadłużanie się, publiczne zadłużanie. I jak widzę, że ten mechanizm zadłużenia, ktoś dywidendę z tego zadłużenia bierze. I w tym najlepiej przypadku pani profesor wykładu i pana, i tę dywidendę można już jakoś przybliżyć, gdzie ona jest. I teraz bym powiedział, taka rzecz się wydarzyła w układzie w Mediolanie. Wczoraj Mediolanie miał konferencję prasową. I na konferencji prasowej wszyscy zadali takie pytanie. Macie sankcje, macie niewydolność gospodarki, macie spadek ropy i węglowodoru. I w zasadzie jesteście pod bramką. Co myślicie zrobić, panie prezydencie? A on powiedział taką rzecz. To wszystko są kłopoty, które dla nas są do rozwiązania, ale pamiętajcie jedno, nie będziemy się zadłużać. Podstawowa rzecz, to jak to jest? On może to zrobić, a my nie możemy tego robić. Jak to jest? Jeszcze do pana, taką uwagę mam do pana. Wie pan, na razie ja rozumiem, że to jest bardzo, pan otwiera taką drogę do działania. Trochę bym powiedział, w sposób taki jakby próbowania działania. Ale ja takie znam dwie organizacje, które ich nie bardzo mogę zidentyfikować. Jedna to jest BBC, BCC, a druga to jest ten Lewitan pani Bochner. Ja tych organizacji nie mogę rozczytać z punktu widzenia tego, co pan profesor powiedział. Co to za organizacje są? I teraz ja rozumiem, że jeżeli mamy wejście w taką dyskusję, prawda, taką dyskusję zmian podatkowych, jakoś przechyłem, bym powiedział, interesu publicznego, to ja widzę jedną rzecz.
że ci ludzie nie dźwigają odpowiedzialności za państwo. Tak mi się wydaje. Wobec tego, czy można było rozmawiać językiem z nim, oczywiście fachowo rozmawiać, czy jesteście odpowiedzialni na takich stanowiskach i na tym miejscu, które zabieracie głos w sprawach publicznych, bo ich słychać. Natomiast pana profesora rzadko słychać. Ja pan profesor zaproponował taką perspektywę postrzegania systemu podatkowego jako pewnej całości i przebudowy tej całości, budowy od podstaw tej całości zamiast drobnych korek. Mam do panów pytanie o podatek VAT. O samą, nie o jego udział w budżecie, tylko w ogóle o samą ideę, samą koncepcję. Ten podatek przecież nie istnieje od zawsze. On w Polsce został przyjęty na skutek umowy stowarzyszeniowej, wtedy jeszcze z EWG. Wywołał wtedy protesty spektrum politycznego zróżnicowanego od prawicy po PPS i Federację Anarchistyczną. Po latach jeszcze Samoobrona, jako jedyna partia w Polsce, proponowała odejście od podatku VAT i proponowała alternatywę podatek obrotowy. Ten podatek, jak na to nie spojrzeć, obciąża przede wszystkim konsumentów, przede wszystkim gospodarstwa domowe. De facto uniemożliwia prowadzenie działalności non-profitowej, czyli od charytatywnej po jakieś formy bezgotówkowe wymiany dóbr. Czy nie można by w ogóle od samej tej idei, samej tej koncepcji odejść, a jeśli tak, to na rzecz jakiego innego rozwiązania? Gdyby wydarzyła się jakaś rewolucja albo inne trzęsienie, gdyby zaorano system podatkowy i zaczęto produkować zupełnie nowy system podatkowy. Tak? Gdyby jeszcze optymistycznie założyć, że ustawodawca jest ciałem racjonalnym i podejmuje decyzje racjonalne, wybierając te rozwiązania, które są lepsze. To czy sądzi pan, że można w sposób jednoznaczny wykazać, że dana norma prawna w odniesieniu do prawa podatkowego jest lepsza od innej normy prawnej? Czy zawsze pozostanie jakaś sfera do dyskusji i rozważań? Dwa pytania. Jedno dotyczy podatku VAT, bo pan profesor mówił, że system odliczeń od podatku VAT jest, znaczy ja odniosłem takie wrażenie, że jest on niesprawiedliwy. Czy należałoby odejść od odliczeń, ale czy wtedy podatek VAT będzie miał sens, bo jego ideą jest płacenie podatku od wartości dodanej. To jest pierwsza rzecz. A drugie pytanie dotyczy tego, jak powinien wyglądać system podatkowy. Tylko tak, które podatki są z punktu widzenia państwa najlepsze? Bo jak wiemy, co powinniśmy opodatkować? Pracę, kapitał, czy może majątek? Postaram się oczywiście, proszę mi wybaczyć krótko, bo to jest nieszczęście Belfra, który lubi gadać. Zacznę w takiej kolejności, jak państwo zadawali pytania, stawiając problemy. Problem ulg rodzinnych w podatku, cokolwiek pod tym słowem rozumiemy, w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest dylematem, wokół którego powinniśmy prowadzić dyskusję, bo my nie mamy już innego wyjścia. Nawet nasi liberałowie, oczywiście jak zawsze za późno i po nie w czasie, zrozumieli ten problem, że jeżeli chcemy sięgnąć do jakiegokolwiek instrumentu, który może mieć wpływ na dzietność, może mieć wpływ, bo nie jest to, tu nie ma gwarancji, że on będzie miał wpływ, to ten instrument tkwi w podatku dochodowym. I oczywiście nie w podatku dochodowym poprzez kolejną kwotę odliczaną na kolejne dziecko, bo w większości nie ma, to jest tak zwany system pusty, bo on tworzy przywilej, z którego nie sposób skorzystać. Przecież to, co na odchodnym powiedział poprzedni premier w naszego kraju, jest przecież rozwiązaniem, o którym ludzie zajmujący się podatkami mówią od kiedy już zapowiadano kryzys demograficzny, a zapowiadano go, on się nie zaczął w zeszłym roku, on się zaczął bardzo dawno, tylko to był temat, było kiedyś takie pierwsze dwa spotkania Narodowej Radzie Rozwoju pana Zlęda Kaczyńskiego. Tylko dwa posiedzenia, że tylko były. Trzecie miało być o podatkach. Nie było tego posiedzenia, już się nie odbyło, bo to było po 10 kwietnia. I na tym spotkaniu przecież mówiono wtedy, jesteśmy w stanie postępującej katastrofy demograficznej od lat. Temat oczywiście, jak wiemy, nie należący do oficjalnej narracji, prawda, nie pasował do języka, o którym mówimy
o naszym, w naszej współczesności. I ten model, to jest model belgijski, polegający na tym, że się temu, kto nie może skorzystać z przywileju podatkowego, zwraca do kwoty przywileju, prawda? Czyli o czym pan premier był łaskaw powiedzieć na samym końcu na odchodnym, i chociaż nawet projekt ustawy już jest, po to, żeby mieć świadomość. To, że my musimy sięgnąć do tego instrumentu, to jest oczywiste. Dla mnie tu w ogóle nie ma dyskusji, bo nie mamy innego instrumentu, i to instrumentu znacznie bardziej agresywnego od jakiegokolwiek historycznego modelu, który był kiedykolwiek w Polsce, czyli poprzez przywilej podatkowy w postaci zwrotu podatków osobom, które mają, znaczy po prostu mają dzieci, mają potomków. Oczywiście to nie jest jedyny model, są jeszcze inne modele. Są modele na przykład tego rodzaju, że po prostu zwraca się wydatki, czyli wydatek na wydatek jest kosztem uzyskania przychodów, czyli nie jest to żaden przywilej, żadna ulga, czyli wydatki związane z posiadaniem dzieci do pewnego wieku są zwracane, zryczałtowany sposób, czy na podstawie dowodów, no dobra, tak jest w Stanach Zjednoczonych, żeby było. W kraju, który uchodził nas za wzorzec liberalny, ale my o nich naprawdę niewiele wiemy, o systemach podatkowych obcych. Oczywiście, że zastąpiono takimi bzdurami w stylu liberalnym opowieść o podatkach, które były znacznie bardziej socjalne w państwach liberalnych, które uznawały się za liberalne, znacznie bardziej niż kiedykolwiek były w Polsce w socjalizmie, w tym socjalizmie do 1989 roku. Czyli tamte państwa były bardziej socjalne, mało kto wie, ale przez ludzie, ci co wiedzą, to wiedzą, że większość rozwiązań, które przyjęliśmy w Polsce Ludowej, miała wzorzec amerykański, łącznie z funduszem socjalnym, pamiętajmy, zakładach pracy. Czyli rozwiązania, które my uważaliśmy za rozwiązania lewicowe, stworzono w państwie par excellence kapitalistycznym, prawda? Oczywiście oni wtedy, notabene, nazywali się wtedy liberałami. To, czyli ci, którzy to tworzyli w Ameryce, oni się tam nazywają liberałami. Czyli ten dylemat jest moim zdaniem, to jest tylko kwestia, jak to zrobić dobrze, w taki sposób, aby ten sposób pomóc tym, którzy decydują się na posiadanie dzieci w Polsce. Dobrze, to może teraz redaktor Woźbo już naprawdę kończy.